Hej, z tej strony Kacpi i chciałem, no cóż, powiem tyle, po prostu pokazać. Mój własny ród zaczął mnie atakować. To jest host claim, więc będę musiał sobie za chwilę ogarnąć go. Bo ile on ma tylko ludzi, bo nie pamiętam? 1800, a ja mam... Dobra, to... hej. Wiem, że to nie jest fajne, ale muszę tak zrobić. Coś tutaj mi się robi. Dobra, jakiś słyszałem, że jest tutaj, rozumiem... skandal na moim dworze. Może uda się kasę zarobić z tego. Pokażmy, czy mi tutaj, czy ja mogę. Nie, nie będę miał szansy zabić go. Dobra. A tutaj mamy duży market. Ok. Ok. Tutaj moją córkę, czy jakiegoś tam brata córkę, dobra, mniejsza z tym, kogo to jest córka. Nie, ty nie potrzebujesz. Na razie, a, pokaż mi, ty masz żonę, ty też masz żonę, dobra. Będzie potrzebni, będą potrzebni, jakbym miał w przyszłości mieć w miarę dobre ród kupiecki. Okej, okay, dzięki. Spoko. Aha, z koszalinie coś tutaj się zrobiło. Nie mogę nic tu zrobić, shipbuilderów, niczego takiego, więc nie tykam na razie się tego. A tutaj, o, legalizm. Weźmy sobie na razie i tolerancję. Tolerancję nie wiem, czy tak mi się opłaca, w sensie, że perki mi... A, bo tutaj miały to, daje mi przecież status kobiet. Dobra, to spoko, to sobie później wezmę, to ogarnę. Teraz tak. Tu oponenci, ale mógłbym. Aha, czyli muszę uzbierać kasę. Co? Dlaczego justice straciłem? W sensie sprawiedliwego. Dobra, zobaczmy. Może będzie coś ciekawego za jakieś tanie rzeczy. O, okej. Okay. Szybki kolesiu. Jasne. Przywitajmy się i dajmy mu za 150 coś mi zrobić. Kolego, może mi się coś tutaj uda fajnego zrobić w ogóle. Widzę, że umrze. Dobra. W Szczecinie zrobiłem, to mogę sobie zrobić, o, kampus wojenny, czy obóz, nie wiem. O, okej, okay. To weź sobie to. What the fuck? Kogo tutaj mamy? Aha, jakiegoś eunucha, really? Hookers. Oh my. Koleś. Wiesz, że jesteś nie dość, że wikingiem, jeszcze jesteś wszystkim takim fajnym typkiem, ale... Aha, tak. Nie mogę ich nawet wyrzucić ze swojego miasta, państwa, bo... Nieładnie to wtedy będzie dla nich. Ech, no cóż, uwielbiam radę królewską. To chwilka. Zatrzymaj się. I teraz lecimy sobie, pobawimy się jeszcze trochę w tym czasie niszczeniem obozów przeciwnika, albo zbieraniem kasy. No, zbieraniem kasy po prostu. Co tutaj mógłbym zrobić? O, zaatakujmy tutaj. Brytonia zawsze jest dobrym miejscem do niszczenia. Chyba, że tutaj...
O, tutaj jest w miarę fajna miejscówka. Można zawsze będzie trochę pozbierać kasy. O. Jest! Szczecin nawrócony na razie na tą wiarę, którą mam obecnie, więc tyle wygrać. Okej, co tutaj mamy? Może dyplomację jakąś? Weźmy sobie ten fokus, może coś mi się udało uzbierać kasy. Dobra, mogłem wydać 300 kasy i by było to samo. Widzę. Bo już, panie, nie mamy dobrych narzędzi i moje klejnociki rodowe nie są takie dobre i poproszę, żebyś mi dał więcej kasy. No, oczywiście. Jak ja to uwielbiam, takie teksty. Baju. Ach, jak zwykle, jak ja się mogłem domyślać, że będzie inaczej. O, tutaj mamy jakiś w miarę ładny garnizon. W Szczecinie też już coś mi się wybudowało, to... O, do praktyki strzelania. Okej, niech im będzie. Jeszcze tak z 10 dukatów. Jak będzie 10 dukatów, to się cofnę do Szczecina, żeby pozbierać kasę, bo na razie to tak średnio to wygląda. Z kimś ty się bijesz, że tak nagle... Aha, dobra, bo to są jacyś hości. W ogóle... Aha, nie mogę wygnać swojego brata, czy tam... No, półbrata. Nie mogę, bo i ma 400 złotych. Monet, ale... Bo... No cóż... Ma tak, po prostu. O, fajnie, że koleś popiera mnie, żebym musiał wtedy wydać po 200 kasy, co? 200... A tutaj może ty jesteś tańszy trochę? 200 też, dobra, świetnie. No, zniszczmy ten za... Jak zniszczy ten zamek, to wtedy się wrócą. O, fajnie, że jakaś technologia, więcej technologii. Ulepszymy sobie budynki, może te rzeczy. Tolerancję weźmy sobie też na razie. Okej, cofnijmy się do miasteczka swojego stołecznego, bo no cóż, 5 złociszy to nie jest dobra rzecz. No ja nie bym go wziął, zamordował tego cholernik, ale nikt nie chce tego zrobić, więc no cóż. O, dobra, chociaż troszkę więcej kasy. Chodźcie mi tu, wracacie tutaj i będziecie zaraz. Może mi się uda jeszcze coś zrobić, bo na razie póki co jak jestem wikingiem, to z niemiecką wiarą to mogę ulepszyć. No, ulepszyć Wikinga na inny, na lepszy poziom, więc jestem zaciekawiony, czy mi się uda to zrobić. Chociaż masz 52 lata, więc takie średnie trochę jest. A moją córkę znowu już jakąś? Well, okej. O, 52 dukaty, od razu lepiej. Chociaż będę mieć trochę kasy. O! Korona morza i złoty miecz. Dostałem od wspaniałego tego. Haha, dobra, super. Normalnie nie ma co taki. Mam nadzieję, że umrzesz, gnojku. W ogóle ona ile już lat jest w więzieniu? 7 lat już. No cóż. Ty jesteś też tylko 2 lata, ale... Spoko. O jeden.
No cóż, 52 lata masz, chłopie, więc... Dobra, zjemy cię. Chociaż stracimy kasę, ale zjemy cię, żebyś już nie robił mi tutaj żadnych głupich rzeczy. Straciłem kasę, ale no cóż, warto było. Oh my god, z tych... Dlaczego mój rod cały gdzieś tam leci, gdzieś, nie wiadomo gdzie? Mniejsza, hookers. I tak już nie miałem dużo dyplomacji, a nie mam wasali pod sobą, więc co ja się będę przejmować. O, chociaż tyle dobrego, że jakieś dodatki... O, dobra, zapomniałem się o następnych możliwościach poniszczenia trochę innych zameczków. Jestem wikingiem, tutaj jeszcze bratobójcą, okropnym człowiekiem, ambitnym, chciwym, dumnym. Wszystko co najlepsze widzę. Dobra, weźmy na razie może sobie tako. Więcej kasy. Może się coś uda. Ktoś tam umarł. Well, who cares. Co tutaj można by było... aha. Ja tak myślę, co to za mężczyzna, to kobieta przecież. Nie musieli tak dawać dziwnych hełmów. O, dobra. Może będzie jakaś silna kobieta? Jest. Szybkich nie ma, geniuszy nie ma, atrakcyjnych nie ma, to chociaż last fall. Porządliwych? Nie. To wiecie co, wezmę sobie tą... Już będziesz miał silną kobietę za jakieś 18 lat. Wcale długo nie będziesz musiał czekać. Tylko bardzo długo. O! To moja córka umarła. Well. Szkoda trochę. W Szczecinie nic nie mogę ulepszać. No dobra. Sobie na razie poczekajmy. Zaraz muszę się wrócić do miasta. Znowu już... Dobra, tylko zniszczmy jeszcze miasteczko, bo... Miasteczko mi da z 50 dukacików przynajmniej. No, dobra. Nie dało mi 50, ale 10 też nie jest złe dukatów. Zawsze to coś. Okej. Ile ja mogę... O, mogę więcej ludzi wziąć. Łoki, zobaczcie się mi tutaj, łączcie się wszyscy, tutaj też, bo marynarki nie mogę nic zmienić, dobra. Chłopie, płyniesz tutaj, na wybrzeże Anglii, zawsze to dobre miejsce, albo nie, o, mam pomysł, wcale nie zapomniałem o tym, że mogę to zrobić. Zmuszę was, żebyście mi przysłali jakiegoś... człowieka, który mnie będzie chciał nawrócić. Inaczej to po prostu was zmuszę do tego. I tyle. Zmuszę tym sposobem, że będę po prostu was ciągle niszczyć. Wenecję mogę zaatakować. Ale nie, Rzym najpierw. Może jakiś palec świętego uda mi się zdobyć. Albo coś takiego. Szkoda właśnie, na razie nie mogę kurde niczego zdobyć. O, 1000 ileś masz? 2000 ludzi, trochę dużo. Tutaj masz 800 ludzi, czyli będziesz mieć trochę dużo. Może się tutaj zobaczymy. Dobra, to byłem zestresowanego, bo próbuję zrobić dużo rzeczy i nic mi nie wychodzi. No, świetnie. 1200, o, 1400. Nie, nic tutaj mi nie idzie, dobra. Okej, spróbujemy. O. Dobra, mniejsza. 600 ludzi straciłem, fuck. Nie podoba mi się to. Oni stracili za mało. Widzę, że papież trochę nie za bardzo. Ale to jak nie papież, to chociaż Wenecja będzie oblężona. No trudno.
Jak nie tak, to tak. Ty tam masz, dobra. Ty nie mogę nic z tobą zrobić, świetnie. O, ty kolego, coś tutaj w ogóle jesteś. Silnych osób, dobra. Szybkie, o, szybką tutaj osóbkę wezmę sobie. Ty tutaj tak, dobra, spoko. Ile osób? Nie ma co? 178 pieniążków za samo sprzedanie ludzi, których zniewoliłem? Nie, mój piesek umarł. No cóż, to bardziej mnie boli niż zgon moich osób w moim rodzie. Może jestem zły? Może nie czuły? Mniejsza. No, dzięki za kasę. Doceniam takie starania, naprawdę. Uwielbiam takie rzeczy. O, jeny. Wenecja, współczuję ci. Spalenie Wenecji, chociaż nie udało mi się spalić Rzymu. Szkoda. A, o, następny syn. Jeżeli tak będzie mi szło dobrze, to niedługo będę mieć naprawdę dużą ilość potomków męskich. I to będzie super, bo będzie kto mógł obrabiać rzeczy w moim rodzie, a nie tylko ja pojedynczy. Będę musiał zarządzać całą ligą handlową. No cóż, republiki kupieckie zawsze mają problem ten, że muszą się posługiwać praktycznie, nie muszą, tylko posługują się głównie męskimi potomkami jako osobami do ogarniania. O, co tutaj mamy? Okej, jasne. Mój marszałek z mojego rodu, nie mojego rodu, chcę wybudować jakąś machinę za 30 zł monet, więc zobaczymy, co to wyjdzie. Mam nadzieję, że to nie będzie całkowita klapa. Co tutaj mamy? Aha. A, dobra, spoko. Really? O, dzięki za ten dobry wynik. Przynajmniej w końcu nie rozwalili się i nie zabili, bo czasem potrafią, jak takie rzeczy się dzieją, to mogą się rozwalić itp. A, spoko. 60 monet. Dobra. O, 60, dobra. Czyli wracamy się do. Dobra, wracamy się do państwa swojego i chwilkę odpoczniemy, żeby moje jednostki chociaż miały więcej ludzi, bo tu pewnie będzie coś w ten deseń. Nie! Chłopie, nie umieraj. Masz katar. Katar, jesteś paranoikiem. Co, ale to nie jest może twój pomysł, że po prostu masz katar? Dobra, pokażcie mi, ile mamy. Aha, parę okrętów. Jeden albo dwa okręty by się przydało ogarnąć. No, chwila. Racja, jeszcze miałem sobie ulepszyć to. Czy chcesz? Nie chcesz mi kupić faworka ode mnie. Dlaczego nie chcesz kupić faworka ode mnie? Aha, bo mam złe. Aha, dobra. Ten deseń. Świetnie. No, jeden, dwa okręty bym poprosił ładnie, żeby więcej kasy zebrać. Co
tutaj mamy? Mamy tutaj możliwość. O, weźmy sobie lepszego kolesia od mieczy i innych broni. O, dobra, weźmy sobie, przygotujmy. Przygotujmy i płyniemy dalej na następne wyspy albo miejsca do ataku. Dobra, może ja popłynę sobie. Dobra, spróbujmy jeszcze raz Rzym złupić. Spoko. Fajna kombinacja. Aha, mój wnuk. Aha, z szybką osobą, dobra. Z szybką kobietą tutaj. Okej. Bogowierna. Ale to nie będzie problem niedługiej przyszłości, jeżeli coś by miało się stać. What the fuck? Skąd ty masz 2000 ludzi? Aha, zatrudnił sobie 2000 ludków, dobra. To może Konstantynopol? Nie, Konstantynopol jest do kitu. Wenecję zgubiłem. O, do Genuły może mi się uda, bo mają dużo pieniążków i może nie będą mieć dużo obrony. Wziąć przy... może kupić jakąś broń? Dobra, jasne. Może kupimy od kolesia jakąś broń. O, kupimy sobie dobry toporek. Jako wiking dobry będzie to pomysł. Za 400 złota? A co ja się nie będę tutaj będę kosztować? Kupimy sobie najdroższy jaki mogę. Ha. Stać mnie i tyle. O, dobra. Fajnie, że jakiś mi przyszedł młody dzieciak do mojego miasta. O, Albo ambitny, albo spokojny. Weźmy spokojnego. Spokojny jest też dobrym traitem. Praktycznie jak ambitny. Shreft. Okej, na razie nic nie widzę takiego, żeby tutaj mi przeszkadzało. Baju, mnie tu nie ma. To może złupimy teraz Rzym. Mówię wam, że dopóki wy nie wyślecie do mnie kapłana i nie nawrócicie mnie, to będę was męczyć wszystkich. Tutaj. Może lepszy poziom tego? Nie, wezmę sobie lepsze morale i zorganizowanie armii. Według mnie to będzie lepsza rzecz. No. Rzym został spalony. Przynajmniej kościół w Rzymie. Dobra, porozmawiamy, żeby już nie był slot full. Okej, dziękuję bardzo za to, że już nie jesteś opieszały i inne takie złe rzeczy. To dobrze, o tobie świadczy, kolego. Może się bał już po prostu, żeby nie umrzeć. Bo wcale nie było tak, że u wielu już się umiera. Jak mi się nie zgadza ze mną. W Szczecinie zostało zrobioną... Aha, nie mam prestiżu. I nie mam pieniędzy. Bo wcale nie wydałem dużej ilości pieniążka, żeby kupić
sobie najlepszy toporek w mieście. Co ty tutaj masz? O! Nie, who cares about you? Myślałem, że to mój syn. Aha, chwilka. No, zaraz. Aha, dobra. Czyli tutaj przyszła żona tego kowala. I co tutaj mamy? Albo Cleaver, albo Revenger, albo Marauder. Nie, Revenger, czyli za na zdradę, albo dobry po prostu jako zniszczyciel wszystkich złości. O głowę. Niech będzie. O! Plus na trzecim, poziomie trzecim jakości. Aha, czyli bardzo fajne to jest. Szczerze powiedziawszy, jeszcze plus 10 dla lekkiej piechoty, którą specjalizuję. O, okej. Silnych osób. Strong, genius, nie ma. Quick, też nie ma. No dobra, weźmy sobie tą osóbkę. Weźmy sobie, uzbierajmy kasę. Nie będę już wymieniał żony. Mamy i tak dużo potomków, więc nie można narzekać jakoś w wielkim stopniu. O, następny jakiś tutaj człowiek. Genius, nie. O, dobra, masz sobie, weźmiesz ją. Dobra, to spoko. Aha, tutaj co tutaj mamy? Dobra, mamy do wyboru, bo jakiś wieśniak został znaleziony z krwią na ręce i dziecko i żonę niby zabił. Ale nie ma oczywistych wniosków, że nikt nie widział, jak to robi. Dobra, wypuszczę go. O, dzięki za to, że odzyskałem ten sprawiedliwego. W końcu coś. Ile mi zostało jeszcze kasy? Już powoli, coraz lepiej. Zaraz cały Rzym będzie spalony. Nie wiem, gdzie on zniknął, ale... Co, naprawdę... Zboczony ksiądz? Czy coś takiego? Czy nieodpowiedni ksiądz i jeszcze... Bogobojny? What the fuck? Dobra, cześć. O, już nie jestem chciwy. No trudno. To chociaż może jeszcze spalimy tutaj Amafi. Bo to też chyba jest z Ligi Kupieckiej. Bo to jest od czego? Aha, od Amafi, dobra. Myślałem, że Genua jest też portem bardzo istotnym, ale widzę, że jednak nie jest tak bardzo. Lubię atakować miasteczka, bo one praktycznie mają 300 do 500 ludzi praktycznie, którzy tylko się chronią i tyle. Dobra, ile mamy? Już 340 złotych. To spoko. Ale kurde, nie zdobyłem żadnej skrzyneczki, żadnych artefaktów porządnych. Czuję się rozczarowany z lekka. Ale dobra, no, myślę, że skończymy sobie na tym odcinek. Co tutaj mamy? Dobra.
A, fajnie. Znowuż ten sam event o wieśniaku, który nie ma 100% winy, że to on był, on i znowu rzucałem coś takiego. Dobra, ale myślę, że skończymy sobie na tym odcinek i w następnym wrócę do was, jak już będę mieć już tutaj może więcej kasy i już przygotuję wstępnie inne rzeczy, bo nie chcę pokazywać wam ciągle tych rajdów, bo to też jest średni pomysł. Więc trzymajcie się, hej!